Po prawo jazdy do Zawiercia od teraz działa tam oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzięki niemu łatwiejszy będzie dostęp do egzaminów na prawo jazdy w różnych kategoriach, a także prowadzenie zajęć profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem drogowym. Pierwsze egzaminy zaczną się już w poniedziałek. Do tej pory oczywiście te ośrodki, które były najbliższe dla powiatu zawiercińskiego, to były ewentualnie ośrodki podlegające WORD-owi katowickiemu bądź WORD-owi małopolskiemu. Niektórzy też jeździli, pokusili się o wyjazdy do WORD-ów świętokrzyskich, a tak w tej sytuacji nasza oferta związana z egzaminowaniem na kategorie A i B, jak gdyby otwiera wachlarz działania lokalnie dla społeczeństwa. Egzaminy teoretyczne będą odbywały się w przekazanej części budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zawierciu. 15 lat temu nie byłoby to możliwe, aby w mieście Zawiercie było możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy, dlatego że nie mieliśmy rond. W Zawierciu nie było rond. Dopiero powstały około 13-14 lat temu. Realizacja pomysłu otwarcia oddziału terenowego w Zawierciu nie przebiegała bez przeszkód. Decyzja o powierzeniu oddziału WORD w Częstochowie, a nie WORD w Katowicach, a także kosztowne zmiany w projekcie opóźniły oficjalne rozpoczęcie działalności ośrodka. To jest kilkaset tysięcy złotych, jeśli idzie o modernizację boiska, które teraz jest placem manewrowym, ale do tego trzeba oczywiście kilkadziesiąt tysięcy złotych wliczyć na szkolenie kadry, na przygotowanie zaplecza edukacyjnego i w końcu środki angażowane we współpracy z lokalnymi instytucjami, które wspierają od strony takiego zaplecza edukacyjno-biurowego. Osoby zapisujące się na egzamin w oddziale terenowym w Zawierciu będą miały możliwość wyboru pojazdu, na którym będą zdawać egzamin. Ponadto ośrodki szkolenia kierowców będą miały możliwość wynajęcia placu manewrowego w Zawierciu w celu zapoznania kursantów z tym miejscem.